Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszymy się, że i dziś są Państwo z nami. Czwarty wieczór 35. Legnickiego Konwersatorium Organowego imienia profesora Stanisława Moryty w całości wypełni muzyka organowa, kompozytorek i kompozytorów reprezentujących różne kraje i style muzyczne, w tym trojga twórców litewskich. Ich twórczość przybliży nam zasiadająca dziś przy instrumencie Weinglego artystka związana z Wilnem, Dowilje Sowickajte. Przewodnim tematem dzisiejszego recitalu jest Duch Święty, trzecia osoba Trójcy Świętej, oddech Boga, źródło życia i wiary w człowieku. Niczym refren będzie powracał gregoriański temat hymnu Veni Creator Spiritus, o Stworzycielu Duchu przyjdź, przypisywany wielkiemu średniowiecznemu uczonemu poecie i arcybiskupowi Moguncji Rabanusowi Maurusowi. Improwizacja na temat Veni Creator, skomponowana przez Violet Archer, rozpocznie dzisiejszy wieczór. Archer to jedna z najważniejszych kompozytorek kanadyjskich, ceniona także jako pedagog i wszechstronna artystka, pianistka, organistka i perkusistka. W jej twórczości słychać wpływ jej wybitnych nauczycieli, Beli Bartoka i Paula Hindemitha. Powstały w 1984 roku Veni Creator to utwór efektowny, zróżnicowany ekspresyjnie, o przejrzystej konstrukcji, wywiedziony z motywu nakładanych na siebie kwintowych struktur, zwieńczony triumfalnym akordowym pochodem. Oddajmy głos muzyce. Przed Państwem Dowilje Sowickajte. Thank you.
Jonas Tamulionis kojarzony jest przede wszystkim z neoklasyczną twórczością na gitarę, akordeon i chór, nawiązującą do tematyki hiszpańskiej. Wirtuozowskie, efektowne i często bardzo szybkie utwory stanowią wizytówkę kompozytora. Na przeciwnym biegunie znajduje się skomponowana w 2000 roku Malda, czyli modlitwa, jedyne organowe dzieło Tamulionisa. To utwór wybitnie kontemplatywny, statyczny, stopniowo rozświetlany, z każdym ruchem coraz bardziej majestatyczny i uroczysty. Rozwój narracji kompozytor porównuje do wędrówki pielgrzymów, najpierw samotnych, później coraz bardziej licznych, łączących się w powszechną procesję ludzkości, ostatecznie zanurzoną w przynoszącej pokój transcendencji. Modlitwa Jonasa Tamulionisa przy organach do Wilhelma Sowickiego.
Jednym z siedmiu darów Ducha Świętego jest mądrość. Mądrość wywiedziona z wiary Boga. To rozumienie życia przez jej pryzmat. Dar mądrości to dar patrzenia na rzeczywistość oczami Boga. Widzenie wszystkiego w perspektywie wieczności. O mądrości, która wychodzi z ust Najwyższego i wszystkim rządzi z mocą i słodyczą, opowiada pierwsza z siedmiu wielkich antyfon adwentowych o Sapientia. Antyfony te stały się inspiracją dla brytyjskiej kompozytorki, laureatki Grammy, Cecily McDowell, która w 2018 roku stworzyła cykl na organy solo. Każda z antyfon opiera się na innym dźwięku skali diatonicznej i funkcjonuje zarówno jako utwór recitalowy, jak również w kontekście liturgicznym. Pierwszą z antyfon, o Sapientia, opartą na stałym, ostinatowym rytmie, usłyszymy w interpretacji Dowilje Sowickajte. Vida Spinkevičius to niezwykle aktywny kompozytor, organista, pedagog i propagator muzyki i improwizacji organowej. Zafascynowany ekspresyjnymi i brzmieniowymi możliwościami artystycznego wyrazu, które wyrastają z dwudziestowiecznej francuskiej szkoły organowej. W swoich utworach dba o czytelność formy muzycznej i o poszukiwanie wspólnej przestrzeni porozumienia ze słuchaczem. Po temat hymnu Veni Creator Spiritus sięgał kilkukrotnie. Opus trzecie, które za chwilę usłyszymy, to utwór opracowany w formie ronda, uroczysty, z efektownym, energetycznym refrenem i kontrastującymi kupletami. Muszą Państwo wiedzieć, że dzisiejszą artystkę ze wszystkimi kompozytorami łączą osobiste więzi wspólnego studiowania, wspólnych relacji pozamuzycznych. Przed Państwem Veni Creator Spiritus opus 3 Vidasa Pinkeviciusa przy organach Dowilje Sowickajte. Thank you.
Duch Święty nazywany jest Stworzycielem, bo razem z Ojcem i Słowem Bożym Jezusem powołał świat do istnienia. Dzięki Niemu otrzymujemy życie nadprzyrodzone i stajemy się nowym stworzeniem. Pod postacią ognia i wiatru objawił się w dniu Pięćdziesiątnicy. W nim wszyscy możemy doświadczyć, że jesteśmy braćmi i siostrami i wzajemnie porozumiewać się językiem miłości, którego uczy i rozlewa w naszych sercach. Właśnie symbolikę ducha miłości unoszącego się nad wodami oraz ducha zstępującego z ogniem i wiatrem podjęła litewska organistka, kompozytorka i pedagog Liauda Vaitkūnaitė w pierwszym i w ostatnim cyklu trzech obrazów Ducha Świętego. Zarówno pastelowe, ciepłe plamy dźwiękowe, na których opiera się część pierwsza, jak i intensywna, ożywiona narracja części trzeciej roztaczają nastrój pokoju i szczęścia, które są przecież darami Ducha Świętego. Najpierw usłyszymy część trzecią, a następnie pierwszą w interpretacji Dowile Sovickaite. Thank you.
Dzisiejszy wieczór uwieńczy monumentalny tryptyk Morisa Dirflego, preludium, adagio i wariacje chorałowe na temat Veni Creator opus 4. W dwóch pierwszych częściach kompozytor ilustruje różne atrybuty Ducha Świętego. Delikatne, arabeskowe scherzo symbolizuje łagodne tchnienie, adagio pogodną, mistyczną obecność prowadzącą do intensywnej kulminacji, przywołującej na myśl objawienie Ducha Świętego pod postacią potężnego wiatru. Następnie gregoriański temat staje się punktem wyjścia do trzech wariacji, w których cantus firmus wędruje od pedału przez sopran po kanon między sopranem a pedałem i odwrotnie, wreszcie kumuluje się w wirtuozowskiej toccacie. Preludium, adagio i wariacje chorałowe na temat Veni Creator opus 4 Morisa Dirflego przy organach fantastyczna bohaterka dzisiejszego wieczoru Dowilie Sowickajte. Thank you.
Drodzy Państwo, zanim artystka zejdzie z tego wysokiego chóru i dołączy do nas, już dziś chciałabym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na jutrzejszy koncert finałowy. Tak, tak, to już koniec, zbliżamy się coraz bliżej końca naszych muzycznych spotkań. Jutro w programie prawykonanie po latach Canto Stanisława Moryty na puzon i organy oraz monodyczna, prepolifoniczna odpowieść połączona z improwizacjami organowymi, ale jest już z nami Dowilię Sowickajtę. Podziękujmy za dzisiejsze emocje. Można powiedzieć, że tegoroczna edycja rzeczywiście godna jest jubileuszu, bo przynosi nam niesamowite muzyczne emocje. Za dzisiejszy wieczór bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że widzimy się jutro. Do zobaczenia. Dobranoc.